Cześć, witam Cię na moim kanale. Czy zastanawiałeś się kiedyś, kim jest naprawdę Sebastian z serii Kuroshi Tsuji? Kim był, zanim trafił do posiadłości Phantom High? Jeśli tak, to zapraszam Cię do wysłuchania mojej teorii. Według mnie jest wysoko prawdopodobne, że Sebastian jest naprawdę ojcem Shiela. Sebastian jest podobny do Vincenta. Znalazłam informację, iż podobno sama autorka mangi twierdzi, że owe podobieństwo nie jest przypadkowe. Czyli ta teoria wciąż ma szansę. Ale idźmy dalej. Od początku mangi dostajemy naprawdę szczątkowe informacje o tym, co zdarzyło się w posiadłości Phantom High. Dopiero w tomiku 8, kiedy mały hrabia i lokaj rozwiązują zagadkę zaginionych dzieci, głównym kryminalistą okazuje się doktor, który porywa sieroty, aby poświęcić je w rytuale. Prawdopodobnie w podobnym rytuale Shiel był ofiarą. W tak emocjonującym przeżyciu dla hrabiego powracają jego traumatyczne wspomnienia, które są nam pięknie zilustrowane. Widzimy Shiela zamkniętego w klatce, krzyczącego: pomóżcie nam! Nam, czyli mi i komuś jeszcze. Oraz widzimy, jak ktoś wbija sztylet w inną osobę na stole. A co jeśli tą osobą był właśnie ojciec Shiela? W tomiku 13, przy okazji konfrontacji z Undertakerem, dokładnie on nam tłumaczy, na czym polega praca żniwiarzy. I w pewnym sensie jest nam pokazane, że wspomnienia istoty zaczynają się od ich narodzenia. W momencie, kiedy Undertaker przebija Sebastiana, jest w stanie zobaczyć jego wspomnienia. I dobrze widzimy, że pierwszym jego wspomnieniem jest przyzwanie przez Shiela. Równie dobrze jest nam ukazane, iż towarzystwo pragnęło jego przyjścia, jest bardzo zadowolone, okazują okrzyki radości. Z tej sceny łatwo się domyślić, iż owy rytuał miał na celu wezwanie właśnie demona. Czy byłoby możliwe, iż dusza Vincenta przemieniła się w demona? W tomie 18 Undertaker tłumaczy, że człowiek, który umiera, traci swoje wspomnienia. Być może Sebastian nie pamięta, że był człowiekiem. W tomie 13, w dalszych wspomnieniach, które widzimy, zauważamy, że Sebastian nie jest doskonały we wszystkim. Jeżeli założymy, że naprawdę Vincent odrodził się jako Sebastian, jako demon, to jednak umiejętności szczelnictwa oraz jazdy konnej z poprzedniego życia są mu bardziej bliższe niż gotowanie czy parzenie herbaty. Jeżeli moja teoria ma ręce i nogi, daj mi dużego kciuka w górę. A Ty, jakie masz zdanie na temat serii Kuroshi Tsuji? Lubisz te anime, czy może wolisz mangę? Czy może masz jakąś swoją teorię odnośnie tej serii? Napisz mi w komentarzu. Do usłyszenia. Cześć!